tvpodkarpacie.pl. Rada Powiatu Sanockiego podjęła uchwałę o zabezpieczeniu wkładu własnego w kwocie 400 tysięcy zł na realizację projektu rozbudowa szpitala w Sanoku poprzez budowę oddziału neurologicznego wraz z administracją. 3,7 miliona złotych powiat sanocki otrzymał z rezerwy celowej budżetu państwa. Oczywiście te 3 miliony 700 tysięcy będziemy musieli wydatkować do końca tego roku, dlatego musimy się mocno zmobilizować, przygotować przetargi, przygotować kwestie zakupowe, aby móc przystąpić do realizacji zadania. Zaczyna się poważna walka o to, aby zdążyć w czasie z realizacją tego zadania, ponieważ mamy te środki wykorzystać do końca roku, a okres jest krótki. Cóż jeszcze należy dodać, że to jest raptem drugi krok w tej całej realizacji przeniesienia starego szpitala. Cieszy, że w poprzedniej kadencji przenieśliśmy kardiologię, w tej kadencji mam nadzieję uda się właśnie przenieść neurologię. Myślę, że w kolejnej kadencji zamkniemy temat starego szpitala. Dyrektor Adam Siembab nie kryje zadowolenia. To będzie również oddział XXI wieku, sale chorych wszystkie oczywiście z węzłami sanitarnymi. W obrębie oddziału będzie część ostra udarowa z 4 stanowiskami do leczenia udarów mózgu, już w sposób nowoczesny. Będzie sala opieki poudarowej 8-łóżkowa. No i to, co jest niezwykle istotne, myślę, co się też spodoba mieszkańcom Sanoka, będzie również część rehabilitacyjna. Ta rehabilitacja jest bardzo ważna w chorobach neurologicznych. Mamy coraz więcej osób w starszym wieku niepełnosprawnych i tutaj pomożemy im wrócić do zdrowia. Lekarze i personel oddziału neurologicznego nie mogą doczekać się przeniesienia do nowego szpitala. Człowiek pracuje w takich warunkach, że widzi w oczach chorego strach, gdzie mnie wiozą, gdzie ja trafiam i co tu ze mną zrobią, bo sypią się ściany, no to nie jest to komfortowa sytuacja. No naprawdę jest bardzo ciasno na salach, nie można przejść z aparatem do EG. Nie ma łazienek na sali, nie ma ubikacji, no naprawdę dla chorych leżących, no to jest po prostu, no bardzo ciężko się tam pracuje z tymi chorymi. Tadeusz Tomczyk, mieszkaniec gminy Solina, ma nadzieję, że do szpitala już więcej nie trafi, ale gdyby co... Będę się cieszył, że będziemy mieli po prostu lepsze warunki, lepszy byt, lepsze, jak to się mówi, socjalne, można tak powiedzieć, warunki. Bo jakie mamy, takie mamy, no ale niestety musimy się z tym pogodzić. Na szczęście w niedalekiej przyszłości pacjenci nie będą musieli godzić się z fatalnymi warunkami. I tutaj mamy nadzieję, że to, co będzie zrobione, to na miarę XXI wieku, tak samo może lepiej jak oddział kardiologii. tvpodkarpacie.pl